Cześć! Dziś w Math & Logic mam dla Was dwie podobne do siebie zagadki. Pierwszą możecie już znać, ale nie znaczy to, że niczego się z niej nie nauczymy. A drugą, trudniejszą, rozwiążecie sami. W kolejnym filmie będą podobne, ale nie identyczne zadania, więc zobaczymy, jak pozornie niewielkie różnice między nimi mogą mieć istotny wpływ na rozwiązanie. Dlatego warto zwracać uwagę na istotne szczegóły. Zaczynamy! Mamy dwa wiadra, bukłaki czy jakieś inne naczynia. Jedno ma pojemność 5 litrów, a drugie 3. Oczywiście nie mają żadnej podziałki, więc możemy stwierdzić, ile dokładnie jest wody w danym wiadrze jedynie, gdy jest puste lub pełne. Mamy pod ręką kran, więc wody nam nie zabraknie. Nasze zadanie to odmierzyć 4 litry wody. Jak to zrobić i ile ruchów najmniej jest do tego potrzebnych? Jako ruch liczymy zarówno napełnienie wiadra, jak i opróżnienie go, czy przelanie choć części wody z jednego wiadra do drugiego. No to kombinujcie, jak na koniec zostać z 4 litrami wody w większym wiadrze. Uwaga! Zaraz zaczniemy rozwiązanie od prostej podpowiedzi. Zaczynamy! Sednem zadania jest wykombinowanie 1 litra wody, prawda? Jeśli nam się to uda, to w połączeniu z 3-litrowym wiadrem uzyskamy 4 litry. Metodą prób i błędów dojdziemy do rozwiązania prędzej czy później, ale jeśli celem będzie uzyskanie tego 1 litra, to powinno nam pójść szybciej. Możemy zacząć dodawać i odejmować trójki i piątki na kartce, aż uzyskamy wynik 1, ale ostatecznie trzeba sprawdzić, czy nasze działanie jest wykonalne na naszym wiadernym systemie. Gotowi? Napełniamy 3-litrowe wiadro i przelewamy jego zawartość do 5-litrowego. To dwa pierwsze kroki. Następnie ponownie napełniamy 3-litrowe wiadro i dopełniamy z niego 5-litrowe. Zmieszczą się tam jeszcze 2 litry, więc w 3-litrowym wiadrze zostaje nasz upragniony 1 litr. To już razem 4 kroki. Teraz pozostaje przenieść ten 1 litr do większego wiadra. W tym celu najpierw opróżniamy 5-litrowe wiadro, krok 5, i przelewamy do niego nasz litrowy urobek, krok 6. Na koniec napełniamy 3-litrowe wiadro jeszcze raz, krok 7, i przelewamy jego zawartość do większego wiadra, uzyskując 4 litry. Zrobione w 8 krokach. To jest dobre rozwiązanie, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie. Można to zrobić mniejszą liczbą ruchów. Wiecie jak? Jeśli już to macie, to brawo. A jeśli nie, to kombinujcie dalej. Szybsze rozwiązanie jest mniej intuicyjne i nic dziwnego, jeśli wpadniecie na nie w drugiej kolejności. Szybka podpowiedź. Jak mówiliśmy, do osiągnięcia rozwiązania musimy odmierzyć 1 litr. Ale możemy to zrobić nie tylko zostawiając w wiadrze 1 litr po odlaniu z niego resztę. Możemy też odlać 1 litr siłą rzeczy z większego wiadra i w ten sposób zostawić w nim 4 litry. No to próbujemy. Znów metodą prób i błędów, ale w sumie powiedzieliśmy, jaki będzie ostatni krok, prawda? Dlaczego więc nie ustalić, jaki musi być przedostatni? Żeby wylać z pełnego 5-litrowego wiadra dokładnie 1 litr, musimy go przelewać do mniejszego wiadra, w którym są już dokładnie 2 litry. A jak uzyskać 2 litry? Na jednym z wcześniejszych etapów musimy odlać 3 litry z dużego wiadra, co jest już bardzo proste, mając do dyspozycji właśnie 3-litrowe wiadro. Jak dotrzeć do tych końcowych kroków? Jedziemy. Napełniamy 5-litrowe wiadro. Napełniamy z niego 3-litrowe wiadro, więc zostają nam 2 litry. Opróżniamy 3-litrowe wiadro i przelewamy do niego 2 litry z większego. Dotarliśmy tam, gdzie chcieliśmy, czyli mamy te 2 litry. Pozostaje wykonać ostatnie kroki, które ustaliliśmy na początku. Napełniamy 5-litrowe wiadro raz jeszcze i odlewamy z niego litr, dopełniając 3-litrowe wiadro. I mamy 4 litry. Liczymy kroki. 6. I to jest najszybsze rozwiązanie. Jakie możemy wyciągnąć wnioski z tej popularnej zagadki? Jeśli znajdziesz dobre rozwiązanie, sprawdź, czy nie ma lepszego. Poza tym, spróbuj sprowadzić bardziej złożony problem do prostszego. Czyli ustal, co musi się stać, żeby znaleźć rozwiązanie i skup się na tym. W tym wypadku chodzi o uzyskanie 1 litra. Mówiłem o tej technice więcej przy zagadce z Indianą Jonesem na moście. To jedna przydatna technika, ale użyliśmy też drugiej – rozumowanie wsteczne. Jeśli wiemy, co musi być ostatnim krokiem rozwiązania, to na tej podstawie być może uda nam się ustalić, jaki musi być krok przedostatni, a potem przedostatni i tak dalej. Czasem łatwiej znaleźć rozwiązanie i uniknąć pułapek myślenia, kiedy zaczniemy od końca. W ten sposób można rozwiązać na przykład zagadkę z liliami na stawie. A teraz zadanie dla Was. Rozwiązanie podajcie w komentarzu. Te same zasady, ale nasze dwa wiadra są 5- i 7-litrowe, a zadaniem jest odmierzenie 6 litrów.
Zagadka jest trudniejsza, ale już wiecie, co robić. Tu też jest rozwiązanie łatwiejsze oraz trudniejsze, za to z mniejszą liczbą kroków. I tu możecie spróbować zastosować rozumowanie wsteczne. Podpowiem, że można to zrobić w mniej niż 12 krokach. Do dzieła! W razie wątpliwości sprawdźcie przypięty komentarz. Na moim kanale znajdziecie inne zagadki i metody szybkiego liczenia oraz może Was zainteresować podcast Dawno Temu Dzisiaj. Dzięki za oglądanie!